Cześć serduszko. No, teraz wysości podam proroctwa pogodowe wysości dla Ziemi i Polski na jesień. Ta pogoda, którą podam wysości, ona się będzie uściślała w czasie 3-4 lat się uściśli, wiecie? Będzie dokładniej między 3-4 lata. Ale już w tym roku, jak tam chodzi o Polskę, to już będzie wysości, a już będzie tak, jak opowiem. Bezpieczeństwo w Afganistanie, ministrowie spraw zagranicznych państw Jak chodzi narodowych o Polskę. wolności cywilnej i poszanowania praw człowieka oraz wyrazili A zaniepokojenie. tak na ziemi się będzie uściślała. Jak tam powiem powódź, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to one się będą uściślały wysości dopiero 3 czy 4 lata. No. Bo te wszystkie syfy wysości, co były wysości, syfy wysości w atmosferze, cofnąłem na te kraje wysości, agresywne w stosunku do chrześcijaństwa i co mają elektrownie jądrowe. Nie cofnąłem tam, bo tą elektrownię jądrową kurwa trują ludzi jak nic wysości. Bardzo trują ludzi tą elektrownią jądrowymi. Ten uran ten cały uran wylatuje z elektrowni jądrowej przez kominy i wylatuje tryt wysoki, ciężka woda. Też niezdatna dla organizmu ludzkiego. No, to za wszystko wylatuje przez kominy wysoki. Zatruwają, to niech mają wysoki. Ale i tam wysoki, gdzie wystąpiło w tym roku wysoki 40, ponad 43 stopnie, gdzie wystąpiło w tym roku. W tych krajach tak samo. Będzie wysoki będą powodzie wysoki i sól. No tam na te kraje wysoki to przesunąłem. No, dokładnie przesunąłem w Europie. W Europie przesunąłem ten syf cały wysoki atmosferyczny. Przesunąłem wysoki na Szwecję, Finlandię. Szwecja, Finlandia, Holandia, Norwegia, Dania, Belgia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Czechy, Austria, Szwecja, Szwajcaria. Ten syf wysoki z Europy, tam cofam. Na te kraje wysoki. No i od razu będzie wysoki też i przyjemności. No, gorsza pogoda tam wysoki. Będą występowały, bo będzie za dużo tych zanieczyszczeń. Będą występowały właśnie albo susze, albo wiosenne susze będą występowały. Na wiosnę susze będą występowały. A lato, jesień, zima wysoki powodzie. No, Chiny, Indie, Żyda to oczywiście, że tak. No, co tam jeszcze wysoki? No, co tam jeszcze? No, Afryka, a tam gdzie Alekisi żyją. No to będą powodzie tak samo. Gdzie tam jeszcze będą? Australia też powódź wysoki, ale tam będą powodzie takie wysoki no powodzie będą wysoki jesienno zimowo wiosenne powodzie będą. Jesień, zima, wiosna. Tam powodzie będą. Jesień, zima, wiosna, tam powodzie będą wiosna. A latem to tak suszka będzie. No. Tak będzie w Australii. Jesień. Jesień, zima, wiosna, wysoki tam będą powodzie, bo tam w innym terminie się wysoki zbiera, wysoki plony. To tam to, tak będą, tak będą, tam będą powodzie znowu. Na zbiory. No a tak wysoki w Europie, w tych krajach, co wymieniłem, wysoki wiosny będą susze, Stany Zjednoczone też do tego się zaliczają, to wiosną będą wysoki susze, a wysoki lato, jesień, zima będą wysoki no,
po powodzie. Lato, jesień, zima będą powodzie. I przyjemności, no co tu chciałem powiedzieć, przyjemności, a w Europie troszeczkę inaczej będzie. Nie, w Europie to też myślę, że tak samo będzie, bo też ten sam syf wysoki jest, wysoki na w atmosferze, to chmura inaczej się gromadzi w przeciuciu i omijają się wysoki, napięciem się omija chmura wysoki, ten jakiś tam przylądek wysoki, bo jest w atmosferze syf. No a tutaj wysoki, tych wysoki to wystarczy 25 lat wysoki mojej darmowej energii, 25 lat mojej darmowej energii i wysoki ziemia, wysoki się oczyści. Roślina w ciągu 25 lat, jak będzie moja darmowa energia, oczyści całą atmosferę. Że będzie trzeba zostawiać te pożary, wysoki, żeby lasy płonęły, żeby było dwutlenku węgla, żeby był dwutlenek węgla w atmosferze, żeby roślina mogła rosnąć. No. No ale to 25 lat wysokości. 25 lat wysokości to wystarczy mojej darmowej energii. To już atmosfera będzie tak czysta, że hu 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 hu. Czyścił się, będzie czyścił się. Będzie czyste powietrze. Tylko trzeba wprowadzić tą moją darmową energię. To wtedy to ustąpi. No. Tak to wygląda. Co tu chciałem powiedzieć jeszcze? No a w Polsce wysoki na jesień? Jesień będzie przyjemna w Polsce. W Polsce będzie przyjemna jesień. I wysoki, no, w Europie tak samo będzie przyjemna jesień. Jesień będzie w Europie wysoki ciepła. W Polsce będzie ciepła jesień. Już podaję temperatury, jakie będą w jesieni. To jest na 4 lata wysokości temperatury podaję. To jest wysokości 10, 9 i 8 tygodni. 10 tygodni wysokości, 9 tygodni i 8 tygodni wysokości. Będzie temperatura 20 stopni. 20 stopni. Później będzie wysokości 7-6 tygodni. Będzie 18 stopni, 17 stopni. 17 stopni pogoda i później będzie wysokości 5 i 4 tygodnie wysokości będzie 15 stopni i taka będzie jesień wysokości, będzie ciepła. Teraz mówiłem, że lato 15-18 stopni i już jest po lecie wysokości, już cieplej nie będzie, jak mi się wydaje, że już cieplej nie będzie. No tak, w Polsce jest od razu uiszczone wysokości. No i będzie sucha wysokości, sucha będzie jesień. Bo nie ma potrzeby wysokości, żeby była mokra. Wiosna, lato było wystarczająco mokre. No, to wysokości ten. Jesień będzie wysokości sucha, będzie fajna, ciepła jesień, kolorowa, będzie złota jesień, polska złota jesień będzie. Wszystkie liście elegancko będą czerwienić się, rzucić w ciepłym słońcu, w blasku słońca. To będzie taka temperatura, jak tam bo w jesień wysokości, jak ten, jak daje 20 stopni, to i mniej może być od tych, jak będzie 20 stopni wysokości naniosę na atmosferę, to wysokości może się mniej przyjąć w wysokości. Może wystąpić nawet 18-17 stopni dołu w jesieni. Bo to i już jest inne, pod innym kątem pada słońce wysokości na ziemię i wysokości. Tak jak latem wysokości, jak dałem 20 stopni, to o 10 stopni mogło być cieplej, o 10 stopni mogło być cieplej, ale występowało tak o 6-8 stopni cieplej, 6-8 stopni cieplej wysokości, jak naniosłem 20 stopni, to jesienią może być wysokości, jak naniosłem wysokości ten, 20 stopni, to będzie 2-3 stopnie cieplej, a nawet może być zimniej o 3 stopnie, bo to wysokości różnie bywa, bo to różnie bywa właśnie. Pod mniejszym kątem już wysokości pada światło, pod większym kątem. No i tak to wygląda jesienią. Także jesień będzie ciepła, tak, taka 18 stopni będzie jesień.
18, czy dużo czy dni będzie 18 stopniowych takich. No jesień, 24 będzie, 22 będzie. Będzie piękna jesień wysoki. Do grudnia. A grudzień też ciepły, wysoki, zima też ciepła, ale to później opowiem przed zimą, opowiem o zimie. No tak to wygląda. Co tu jeszcze dodać? To tak jesień, aha, a deszcz czy wysoki? Raz w tygodniu gdzieś spadnie deszcz, czyli jesienią. Może później, jakby było za dużo, to zmienię, że raz na dwa tygodnie spadnie deszcz. Ale myślę, że raz w tygodniu to jest wystarczająco. To akurat. Więc będzie pogodna jesień wysoki, pogodna jesień i ciepła jesień. Ciepła, mało deszczowa jesień będzie. Raz w tygodniu spadnie deszcz i wysoki słoneczko będzie i ciepło będzie. To tak o jesieni i wysoki w Europie tak samo wysoki. Będzie wysoki, tu robię, to były temperatury dla Polski, nie dla innych regionów. I ile trzeba, żeby właśnie w Polsce były takie temperatury. Takie temperatury, ile trzeba, żeby były takie temperatury w Polsce. Tak się uściślam wysoki. To na tyle terenu, to taka temperatura wysoki przypadnie, żeby w Polsce właśnie była zachowana ta temperatura, którą wymieniłem. To obok kraje też, Niemcy będą też miały tam, będą podlegały pod tą moją temperaturę. Tylko później napływowe wiatry mogą być wysoki, ale to już bardziej zimie wysoki, że napływowe zimno może być nad Polską. Bo w zimę zrobię tylko wysoki, żeby w nocy było, przymrozki były, a w dzień, żeby było plusowa temperatura. Tak zrobię zimę. Ale to tak, napływowe wiatry mogą być wysoki, to i minusy spadną. To już zobaczmy co jak wyjdzie. Ale jesień wysoki to tak będzie w tym klimacie co powiedziałem wysoki. Dla Polski i obok kościelnych krajów wysoki przy Polsce to będą miały tą pogodę, bo wreszcie klimatu nie zmieniam. Robię tyle wysoki terenu, zajmuję wysoki moją pogodą, żeby właśnie w Polsce było te 20, 18, 15 i 15 wysoki, żeby w Polsce występowała taka temperatura, a nie chłodniej. Tak to wygląda. I opady wysoki, ale opady wysoki, ogólnie wysoki opady w Europie będą tak samo, tyle samo wysoki, tylko raz w miesiącu będą opady Dopiero te powodzie wysoki przyjdą, wysoki zima przyjdą, dopiero powodzie. Tak to wygląda. Dla klimatu wysoki Europy. Żeby u mnie nie było za dużo chmur wysoki, żeby jeśli nie była pochmurna, to w Niemczech, Hiszpanii, Francji trzeba zrobić wysoki ten. Trzeba zrobić wysoki też, żeby tylko raz tygodniu spadł deszcz. I w Rosji też raz w tygodniu deszcz, żeby spadł. To w Stanach już się zaczną powodzie, ale te powodzie to dopiero 3 lata to będzie trwało uściślanie się pogody wysoki, 3 lata. Potem syf zanim nadciągnie nad wysoki ten, z atmosfery wysoki zanim nadciągnie i ustali się wysoki nad przyjemnością Stanami to potrwa. To co powoduje to właśnie, że jesień, zima, wysoki, deszcze, wysoki, a lato jest suche. Tak to wygląda, wysoki, jak jest tego wszystkiego, tych ołowów, tego wszystkiego, za dużo tego żelaza, za dużo i dwutlenku węgla, za dużo w atmosferze. Tutaj też nie jest idealnie, nie będzie czyste wysoki powietrze, wysoki w Polsce, bo z czegoś musi to drzewo żyć wysoki, musi mieć ten dwutlenek węgla i inne substancje odżywcze. A reszta gleba przyjmie wysoki. To też idealnie nie będzie.
jakieś złoża niech się robią wysosi, czy tam wysosi gromadzą wysosi, czy tam przyjemności, niech przyjemności też i wysosi ten, gleba się robi. To nie będzie za idealne ten. No to będzie dobrze. Będzie dobrze. No tak to wygląda. No, ale tutaj taka, bo mógłbym zrobić, żeby ten swój wysoki wszystkie z atmosfery wysoki wyleciał, wysoki w przestrzeń kosmiczną, wiecie? Mógłbym to zrobić, ale po co wysoki, jak Ziemia już to nagromadziła, już niech ma te atomy, niech się to uściśli w Ziemi, ułożył w Ziemi. No, tak to wygląda. Ale jakby były chrześcijańcy, było to tak by było wysoki, że ten syf wyparował wysoki do atmosfery, poza atmosferę wysoki. Jakby chrześcijanie, ale teraz już kurwy wysoki zasiadają wysoki, czyli demony wysoki zasiadają na stołkach, no to jest tak, a nie inaczej. To jest tak, a nie inaczej. No. No i to tak wszystko o pogodzie. No a w Afryce są. Wszyscy też po powodzie wysoki zima, wysoki zima, jesień powodzie wysoki, a lato suche. Tam tylko wysoki, gdzie są wysoki. Jakby były więcej byłoby drzew wysoki, to i byłoby wysoki wilgotni tam. Ale tam jest mało drzew, ale tam nad puszczami spadnie deszcz, odpowiednia ilość deszczu spadnie nad puszczami. No a wysoki, w Ameryki wysoki północnej, Ameryki Północnej nie tykam. Meksyk jeszcze powinien mieć wysoki te wszystkie zanieczyszczenia mieć dla siebie. Ale to się zastanawia wysoki. Bo tam dużo bałwów kwarca jest, bożków rosowy robią i tak dalej wysoki. No to ja nad Meksykiem się jeszcze zastanowię. Może będzie tak samo wysoki jak w Ameryce. Tu w Meksyku. No to na tyle wysoki tej pogody. No to myślę, że przyszedł. A tak Ameryki, do tej pory Ameryki wysoki północy nie dotykałem, nigdzie nic nie przesuwałem, pogody nie zmieniałem. No tam będą takie opady wysoki, 16 opady wysoki. Od 1 do 10 wysoki opady są wysoki. Od 1 do 10 opady są wysoki ten. No suszki są. Od 1 do 9 suszki, od 10 wysoki, od 10 do 19 są urodzaj jest, a od 20 do 30 jest wysoki ten jest powódź. To, i tam wysoki jest jedynka, jedynkę dzielę jeszcze wysoki na 10, dwójkę na 10, trójkę na 10. Wszystko jeszcze na 10 dzielę części. Gdzie jest 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. No ale to już suszy się wszystko robi. No, i tak to wygląda. No, a wysoki tam będą takie opady 16 wysoki nad wysoki Ameryką Północną, wysoki pod ostatnim deszczu. Powodzie mogą, tak, potopienie mogą przyjąć być, ale tam są puszcze, to one to lubią. No, tak to wygląda. Północą, Ameryka Północna. Tak nie tykam Ameryki Północnej. No i tak to wygląda wysoki z pogodą na jesień. No, to są moje proroctwa pogodowe na jesień wysoki 2021. Jeszcze powtarzam, bo się, jak Ameryka ma ten, to dopiero za 3 lata by coś się wystąpiło, że wiosna będzie susza, lato, jesień, zima, powodzie. No to dopiero za 3 lata nastąpi to by coś w Ameryce. Jak nie trochę dłużej by coś, bo zanim to wszystko się ustali ten syf przeniesie, by coś się to trochę potrwa. No ale taka mniej więcej pogoda będzie już na ziemi w wysokości. Dopóki nie zejdzie chrześcijaństwo moje wysokości, moje partie nie powstaną, moje wysokości wynagradzania, moja sprawiedliwość wysokości w prawie nie zaistnieje, to tak będzie.
A w Polsce będzie super, super urodzaje będą w Polsce. Urodzaje. Ale później może jednak zobaczyć, zastanowić się wysości. Jak może ten syf strzelę wysości za atmosferę, żeby poleciał po Bogusławie. Ale to wystarczy tam było energię wnieść. Bo później wszędzie będzie już za dużo jedzenia. To wystarczy, że moją darmową energię wnieść. No, bo może zrobił, też się zastanawiam na tym, żeby zrobić wysokość, żeby wszędzie było urodzaj, żeby rolnik wyrzucał to wszystko, wysokość, żeby miał za dużo i żeby to wyrzucał, żeby wszystko było bardzo tanie. No, też się nad tym zastanawiam i to poważnie. No dobra, to, ale na razie na 10 lat jest taka pogoda, na 10-20 lat jest taka pogoda. A później może urodzaje zrobię. No, buźka, buźka. No, na razie.